No cześć, dzień dobry, dzień dobry. Właśnie znalazłem jakąś bardzo fajną kopalnię. Muszę to nagrać. Mam nadarowy miecz. Też zombiak jakiś ostatnio miał. Kilof. Chodzi mi o kilof. Normalnie taka kopuła będzie z tego. Nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Na pewno wiem jedno, że to jest kopalnia. Jakichś starych górników czy coś. Ale patrzę, ile w ogóle szmaragdu, ile ja już mam tego. Szmaragd. To bardzo dużo czego już wszystkiego mam. Diaksy. Ile rzeczy. Uhu. A zaraz, tutaj co? A dobra, to tutaj ten tunel. Ja zjadę te węglalki. Węglówki. Patrzcie, gdzie tu ja mam ukryć? Dobra, tutaj jest mój broń. Moja broń. No i oczywiście to chyba. Ojcze, zgasło światło. Ja mam tą pochodnię. Okej, zamiast czego ja już tutaj mam praktycznie wszystko zawalone w tym paskoczku. Okej, będę tą pochodnię sobie tak nosił. Nosił, nosił i nosił. Oglądajcie, oglądajcie, bo może być naprawdę ciekawie. Już mam stack węglówek. 25 diaksów. I 4 lazuryty. A i to jest Lazuryt. Zaraz, lazuryt. Dziwna nazwa. Będę najbogatszym człowiekiem w Minecrafcie chyba. Tyle węgla, tyle tych innych rzeczy. Kopuła z tego się utworzy. Wiele kopuł już robiłem, jak tyle rzeczy miałem, ale nie było nigdy aż taka duża, nigdy nie była. Taka gigantyczna kopuła mi jeszcze nigdy nie wyszła z tych rud. Dobra. Kopmy! Juhu! To jest mieszanka wszystkich rud. Tak bym to nazwał. Soczek z rud. Albo jakiś kompostownik, bo tam się wszystko miesza. Dobra. Mamy ponad pół, a właściwie równą połowę staka diaksów. Ohoho, ponad połowa. Dobrze, że mam ten bruk. Oj, to jednak może zniszczę ten bruk. Okej, chyba będę musiał przenieść tą pochodnię. No i o to mi chodziło. To jest jakieś lochy?
Okej, okay. Jak wykopię tutaj. Bo właśnie mój sąsiad tutaj zgłosił mi właśnie takie zlecenie, że coś w kopalni się ostatnio dziwnego dzieje. W podziemiach. Okej, dobrze, akurat sobie odmierzyłem. Nie, ja nie chcę tam ciągle spadać. I nie będę. Okej, nic tam nie spadło. A, to tylko kamień. Tutaj złoto. Tu lazurt i węgiel. A tutaj wszystko. Kurczę, ileż tego tu może w ogóle być? Czy mam stak? Stak. Stak tych, jak to się tam nazywa, bruku. To bardzo dobrze. Gdzie ja tą starą pochodnię postawiłem? Gdzie się postawiła? A, tu. Bo się tutaj postanowiłem właśnie. Dobra. Szukajmy dalej tych wszelkich rud. Chyba będę musiał tą pochodnię przenieść znowu. Śmiesznie tą pochodnię bardzo przenoszę. Okej, jeszcze tutaj bardzo dużo nam zostało. Nie wiem, co to te drewna są. Ale tutaj coś naprawdę dziwnego się dzieje. Mój sąsiad naprawdę dziwne zlecenie mi dał. Co tutaj do... To kopuła, nie wiem, co to. Ale tutaj już widzę, że tutaj coś ma być. Lepiej tu jeszcze nie będę wchodził. Chyba, że stamtąd właśnie przylazłem. Wziąłem? Mam nadzieję, że wziąłem. Oj, tutaj trochę zniszczyłem. Odbuduję to jak tak trzeba będzie. Okej. Zazwyczaj to jest zupełnie inaczej. No bo to nie ma tak, że jest tylko po jednej rudzie węgla. A jak jest, to bardzo rzadko. Co to? To jakaś znowu będzie? Jakaś zagadka? To... Ok. Mało rud żelaza tutaj jest. Wow! Ile już tyle lazurytu? No to dobrze. Ojej, oj. Coś tutaj jeszcze. Jeśli nie zauważyliście, to mam nadarowy miecz i już powoli dopiero go zaczynam. Kilof. Co ja z tym mieczem tak? Ciągle o mieczu jakimś gadam. Nikt nie wie pewnie po co. Ciągle o mieczach jakichś tam.
Czekaj, przeniosę tą pochodnię gdzieś tutaj. Teraz tu będzie mi gdzieś potrzebna. A tą przeniosę gdzieś tam. Zacznę się tylko dwoma pochodniami posługiwać. Patrzcie, jak tutaj fajnie jest. No i zawsze tak te killowy uwielbiałem, a teraz nagle o tych mieczach nederowych. Okej, okay, trzeba jeszcze przeszukać tutaj całą kopalnię. Powodzenia! Jezus, kurde! To pochodenkę... Tutaj się naprawdę dokładnie trzeba rozglądać, bo nigdy takiego dziwnego zlecenia od nikogo nie miałem. To jest moje pierwsze zlecenie dopiero. No, a drugie. Rzecz jasna. Można się powoli stąd pakować. Odłożę pochodnie na miejsce. I tak. Którędy my to mamy iść? A tak, jakaś komnata u góry gdzieś była. Nie, to tędy wypłynąłem. Ej, widzowie, gdzie mam teraz iść? Jak widzieliście coś kiedyś w ogóle podobnego do tej mapy, to mi opowiedzcie wszystko. Ja mam dopiero 18 poziom? Aż. Przypomniało mi się. No i widzowie, powiedzcie mi, gdzie ja teraz mam już iść? Jak całą kopułę już wykopałem. Porozglądam się na boki wszędzie. No i nie wiem, myślę, że już mission complete. A szkoda, bo bardzo fajne zlecenie. Żegnam was, trzymajcie się, do widzenia.